Studio 51 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Nazywam się Daniel Lewandowski, a moim gościem dzisiaj jest Max Kwieciński. Witaj. Dzień dobry. Też takim na samym początku chciałbym zacząć, bo jesteś absolwentem oczywiście Liceum Ogólnokształcącego nr 9. Jesteś zawodnikiem Odry Opole, konkretnie zespołu, który walczy w Centralnej Lidze Juniorów U19. Mm-hmm. Ale też na samym początku, żeby tak lepiej wejść w tą rozmowę, jak ci mijają wakacje, bo to są przecież najdłuższe wakacje w twoim życiu. Czy jednak poświęca się cały czas piłce i pracujesz, czy jednak zdarasz się ten czas na odpoczynek? No tak, mamy już teraz codziennie treningi. Tak naprawdę przerwa od tych treningów to był chyba nawet niecały miesiąc, albo około miesiąca od czerwca do połowy sierpnia chyba, lipca. Więc no długiej tej przerwy nie było. Już wróciliśmy do treningów, bo przecież liga też się wcześniej zaczęła. I tak naprawdę mamy treningi rano, więc cały dzień mamy wolny i można w różny sposób porządkować ten czas. I tak naprawdę ja nie mam tutaj zbyt dużo do roboty poza treningami, więc tak naprawdę ze znajomymi spędzam i dobrze się bawię. To też chyba lepiej jest, kiedy masz tylko trening. To jest taka jedyna aktywność, którą poza oczywiście wypadami gdzieś tam ze znajomymi, idzie się łatwiej skupić na tym, bo jednak w roku szkolnym masz jakieś sprawdziany albo inne aktywności i to też tam chyba wpływa na jakąś twoją koncentrację. Trochę tak, aczkolwiek też zawsze dobrze mieć jakąś odskocznię od tej piłki, żeby się nie skupiać tylko na tym. Dlatego teraz jak mamy jeden trening, a potem cały dzień wolny, to jest fajnie. Też zapomniałem spytać na samym początku, bo oczywiście pisałeś maturę w tym roku. Jak matura ci poszła? Czy wszystko w porządku? Jakie ewentualnie masz plany po tej maturze? Tak, matura bardzo dobrze, według oczekiwań. I tak naprawdę to, że gram tutaj w Odrze, to mnie zobowiązało do tego, żeby na studia pójść raczej tutaj. Więc już zostałem przyjęty na Politechnikę Opolską, na analitykę danych w biznesie. Także zobaczymy, jak to będzie. Też wydaje się bardzo, bardzo trudny profil, bo szczerze mówiąc, piłkarze, zazwyczaj młodzi piłkarze, gdzieś wiążą swoją przyszłość z wychowaniem fizycznym i z AWF-em. Ty jednak postawiłeś na biznes. Czy to jest jakiś twój konik poza piłką, jakaś odskocznia, czy? Trochę tak. Mnie interesują właśnie trochę bardziej nauki ścisłe niż poza piłką, niż właśnie aż tak sport w sumie. No, z matematyki miałem dobre wyniki, też rozważałem pójście na informatykę czysto, ale ostatecznie ta analityka danych przeważyła. Też nie mogę oczywiście nie spytać, jak bardzo, bo doszły mnie słuchy, że miałeś bardzo, bardzo dobre wyniki w szkole, jak ważna jest nauka właśnie w życiu takiego młodego sportowca, to co żeśmy już mówili wcześniej, że gdzieś masz cały czas treningi i miałeś tak samo sprawdziane, ale jak bardzo to jest istotne, żeby tylko nie skupiać się na tym piłce, bo tak jak twojego profilu studiów wnioskując, że masz jakby taki plan B, jakby odpukać coś z piłką nie wyszło. Dokładnie, ten plan B jest bardzo ważny, to zawsze rodzice, ale też trenerzy od najmłodszych lat nam wpajali, że zawsze lepiej mieć coś innego niż piłka, jakby jednak nawet się okazało, że nawet jakby nie chodziło o umiejętności, ale jakąś kontuzję, to żeby mieć jak zarabiać poza piłką, bo wiadomo, że ci najlepsi zawodnicy, którzy faktycznie dochodzą do wysokiego poziomu, to ostatecznie im ta szkoła się prawdopodobnie nie przydaje, bo grają w piłkę, zabierają dużo pieniędzy i się nie muszą tym przejmować, ale tak naprawdę większość, bo tylko niewielu dochodzi na ten poziom, potrzebuje czegoś poza piłką, jakiegoś źródła zarobku, jakiegoś zajęcia po prostu, więc no, nie można tego odpuszczać całkiem. Czyli to samo zaparcie, tak jak wspomniałeś, wynika bardziej z trenerów, czy z samych siebie, czy też rodzice mieliby taki bardzo mocny wpływ na to? Myślę, że najbardziej rodzice, potem już sam to trochę przejąłem sam z siebie, ale też muszę powiedzieć, że nie poświęcałem nauce aż tyle czasu, jak się wszystkim wydaje. Chciałem to zaznaczyć, tylko po prostu w szkole jakoś łatwo mi szło, szybko zapamiętywałem i tak to jakoś wyszło. Czyli maksimum pracy w szkole i minimum w domu, potem na tak, dokładnie, dokładnie tak. Tak samo w szkole sportowej, sam też jestem absolwentem.
jak to jest, nie wiem, czy u was również tak było w liceum, czy nauczyciele was, przez to, że jesteście sportowcami i tam macie jakieś większe lub mniejsze sukcesy, czy bardziej was, tak można powiedzieć kolokwialnie, cisną, czy jednak w drugą stronę, że a, oni są takie nasze pupilki, to pójdziemy im na rękę? Myślę, że to bardzo zależy od nauczycieli, ale w większości przypadków raczej szli na rękę, ponieważ na przykład nie dawali dużej ilości zadań domowych, czy no, sprawdzianów nie mogli odpuścić, wiadomo, ale jednak byli nam przychylni, wydaje mi się. Ale to oczywiście też tak nie było, że lekcje były jakieś mniej, że lekcje dalej były trudne oczywiście, prawda? Tak, oczywiście. Mówiłeś wcześniej, że przynajmniej tak wnioskuję, że nie pochodzi z Opola. Jak tak. trafiłeś w ogóle do Odry, jak się zaczęła twoja przygoda z Odrą, albo jak stawiałeś swoje pierwsze kroki w piłce? Do Odry Opole trafiłem przed Ligą Centralną U17, ponieważ tak naprawdę grałem wcześniej w Olimpiku Wrocław przez dłuższy czas. Tam próbowaliśmy zrobić ten awans, niestety przegraliśmy w barażach i duża grupa właśnie z tego Olimpika szukała innych klubów na poziomie centralnym. Kilku z nas trafiło właśnie tutaj na testy do Odry. Ostatecznie trzech z nas z Olimpika tutaj zostało, ponieważ no, jest to bardzo fajny klub i dobrze się tutaj czuliśmy. Jesteśmy przyjęci i tak już do tej pory zostało. A samo miasto dla takiego młodego człowieka, który też musi, tak jak wspomniałeś wcześniej, odreagować, Opole się ci podoba? Jest takie lepsze pod kątem Wrocławia z tego względu, że jest jednak takie mniejsze, kameralne i nie masz tyle tłumu? Tak, Opole jest bardzo przyjemne, bo nie dość, że jest mniejsze i tak spokojniejsze, to nie jest to takie malutkie miasteczko, gdzie czegoś brakuje. Tutaj niczego tak naprawdę nie brakuje. Są sklepy, galerie, różne sposoby, żeby spędzać czas, a jest przy tym miastem spokojnym. Po prostu wszędzie jest blisko, na nogach czy na rowerze można wszędzie dojechać. To jest bardzo fajne tutaj w Opolu. Zahaczyliśmy też o to, że liga wystartowała, ale też chciałbym spytać, jak wyglądał wasz okres przygotowawczy przed sezonem, bo wiemy, że to jest ten etap w życiu takiego młodego piłkarza, że jednak trzeba mocno zagryźć zęby i mocno popracować, żeby dobrze wejść w sezon potem, żeby nie nabawić się jakichś urazów. I nad czym pracowaliście, poza oczywiście aspektami motorycznymi? Chcieliście coś poprawić w swojej grze, czy jakieś inne aspekty też wchodziły w grę? Jeszcze tuż przed rozpoczęciem treningów tutaj w drużynowych w Opolu mieliśmy rozpiskę oczywiście, żeby wybiegać to, co trzeba, żeby się przygotować już fizycznie do gry. A po rozpoczęciu treningów trener też nie odpuszczał, żebyśmy byli na tą ligę przygotowani fizycznie, wytrzymałościowo po prostu, też było dużo biegania. A jeśli chodzi o elementy taktyczne, to też nowy trener, więc musieliśmy też wypracować wszystkie te otwarcie, pressing, tego typu rzeczy. Więc nad tym też pracowaliśmy sporo. I nadal pracujemy. Jasne. Wcześniej też wiem, mam informację, że w tamtym sezonie też rywalizowałeś na poziomie Centralnej Ligi Juniorów U19. Chciałbym cię spytać, jaka to jest liga, bo można powiedzieć, że to jest tak naprawdę ekstraklasa wśród młodzieżowej piłki. I oczywiście w Opolu jesteśmy dumni z tego, że mamy dwa zespoły w Centralnej Lidze Juniorów. Czym charakteryzuje się ta liga? Jak bardzo jest trudna i jak bardzo trudno się do niej zaadaptować? Czy może ty wszedłeś, nie musiałeś aż tak dużo poświęcać czasu, żeby się zaadaptować? No, nie mogę powiedzieć, że było łatwo w tej lidze, ponieważ nawet na moim przykładzie pierwszą rundę tamtego sezonu się nie łapałem po prostu do kadry meczowej i grałem trochę w czwartej lidze, w rezerwach Odry. A już w drugiej rundzie zacząłem jeździć na mecze, grać tak naprawdę nawet większość i cieszę się, że właśnie miałem tą okazję, bo no, nie jest to łatwa liga. Faktycznie są zawodnicy na wysokim poziomie. Tempo gry jest wysokie, więc można się dużo nauczyć i też się pokazać innym klubom, wypromować po prostu siebie. Z jakimi rywalami ci się grało najciężej, bo tam są naprawdę przecież marki, które walczą nawet teraz o europejskie puchary. Które są takie najcięższe twoim zdaniem? No ciężko nie wspomnieć o Legii, chociaż
mecz u nas, w którym ja akurat grałem, to był na styku, że mieliśmy szansę tam wygrać, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że grali bardzo dobrze. Zagłębie Lubin to też bardzo dobra drużyna, z którą było nam ciężko. No i nic innego mi na myśl nie przychodzi, to chyba tak najbardziej, najtrudniejsze mecze. A jak przekładasz te doświadczenie, które zebrałeś w tamtym sezonie na ten sezon, bo jednak wiesz, czym to się je i nie masz takiego, można powiedzieć, szoku poznawczego w tym sezonie. Tak, to jest bardzo fajne, zwłaszcza, że mamy teraz zawodników, którzy w tamtym sezonie nie grali jednak w tej centralnej 19, więc ja już trochę zagrałem, więc dzięki temu wiem, jak to jest. Jestem przygotowany na to, co tam może się zdarzyć. No i tyle. Zaczęliście sezon w tamtą niedzielę ze Stalą Rzeszów. Tak. No niestety nie udało się wam wygrać, mimo tego, że z tego, jeśli wierzyć oczywiście statystykom, bo niestety nie mogłem być na meczu, strzeliliście dość szybko bramkę i potem gdzieś to tam się niestety posypało. Z czego to tak wynikało? Tak, w 7 minucie strzeliliśmy bramkę pierwszą i tak naprawdę też już rozmawialiśmy o tym w szatni, że przed strzeleniem bramki graliśmy nawet lepiej niż po strzeleniu, tak jakby trochę to też strzeliliśmy bramkę, jakimś cudem pogorszyło naszą grę, jakbyśmy chcieli po prostu utrzymać wynik, a nie przejść dalej i żeby strzelić następną bramkę. Popełniliśmy błędy po prostu trochę indywidualne, trochę za mało komunikacji, tak straciliśmy po prostu aż 4 bramki, co nie powinno się wydarzyć. No musimy na pewno to poprawić na następnych meczach, żeby po prostu tych bramek nie tracić, bo jednak no mecze wygrywa się obroną i no zawsze jakąś tam bramkę strzelimy, ale jak stracimy 3 bramki, no to ciężko będzie ten mecz wygrać. Czyli można powiedzieć, że zawiódł was taki aspekt mentalny, że jednak po tym strzeleniu bramki zapadł taki hura optymizmu, przecież też prowadziliście potem, z tego co pamiętam, w meczu odrobiliście, bo Stal wyrównała, potem też wyszliście na prowadzenie. I jak ważny właśnie to pokazuje ten aspekt mentalny, że jest tak kluczowy na takim poziomie. Tak, tutaj byśmy mieli mocniejszy właśnie mental, jak powiedziałeś, to myślę, że łatwiej by nam było grać jednak przy tym, że wygrywaliśmy większość meczu chyba, tak? No i moglibyśmy po prostu dowieść tą wygraną do końca. A wiem, że dopiero początek sezonu, ale jak oceniłbyś wasz styl gry? Jaką piłkę chce prezentować Odra w centralnej lidze juniorów? Bardziej skupiać się na konkretach, czyli po prostu nieważne ile stracicie, ważne żeby strzelić jedną bramkę więcej, czy jednak chcecie grać taką tiki-takę Pepa Guardioli, czy taki futbol bardziej bezpośredni? Wydaje mi się, że chcielibyśmy grać tiki-takę, ale to nie jest takie proste w takiej lidze, bo jednak w tym meczu nawet dużo było dłuższych piłek po prostu gdzieś tam za linię obrony, czy wybić z piątki, mimo że nie mieliśmy założeń takich, że gramy po prostu dłuższą piłkę. Chcieliśmy rozgrywać, ale właśnie w tym meczu było nam trudno i no, raczej graliśmy dłuższe piłki. Czyli można powiedzieć, że jesteście elastyczni, że różnie gracie w zależności od rywala, tak? Tak, dokładnie. Jakie byś stawiał sobie cele, ty indywidualnie i tak samo drużynowo na ten sezon? Indywidualnie myślę, że po prostu grę na jak najwyższym poziomie, rozwinięcie się, najlepiej dobre pokazanie się trenerom innych drużyn, ale też Odry. Nie mam oczekiwań względem bramek czy asyst, bo aktualnie gram na środku obrony, więc ciężko będzie strzelić bramkę albo, no ale zawsze jakaś szansa jest. A jeśli chodzi o drużynę, to chcielibyśmy po prostu zająć jak najwyższe miejsce, przy czym zrobić to z dobrą grą po prostu, bo no, najbardziej liczą się wyniki, ale jednak jakość tej gry też ma znaczenie według mnie. Co według ciebie potrzebuje taki piłkarz w twoim wieku, żeby reprezentować właśnie Odrę albo inne kluby, tak jak wspomniałeś wcześniej, Legię na poziomie Centralnej Ligi Juniorów? Jak wygląda
twój dzień, powiedzmy, no odpowiadałeś wcześniej, że teraz tylko trening, ale jak to wygląda, tak mówię, bardziej konkretnie i szczegółowo, jeśli mógłbyś powiedzieć. No tak naprawdę to do każdego treningu powinieneś być przygotowany jak najlepiej, czyli no co, wyspać się, zjeść odpowiednie śniadanie, się dobrze rozgrzać przed treningiem, to też jest ważne, żeby potem tych kontuzji nie było. No i po prostu na treningu dawać z siebie 100%, bo tak jak się gra na treningu, tak potem się gra w meczu. I to jest też bardzo ważne. Następny mecz gracie ze Skolą Warszawia w sobotę. Jakiego meczu się spodziewasz? Bo jednak jesteście po tej porażce w Rzeszowie, chcielibyście pewnie się odgryźć. I jak myślisz? Oczywiście pewnie zakładam, że będziecie chcieli pokazać się z najlepszej strony, ale jakbyś mógł przewidzieć, albo jak będziecie chcieli zagrać w tym meczu, jak będziecie chcieli się pokazać? Na pewno będziemy chcieli wyjść agresywnie na przeciwnika, nie oddawać mu przestrzeni. Mimo, że Warszawa jest Beniaminkiem, to już pokazała w pierwszym meczu, że potrafią grać, bo z Arką już wygrali dosyć mocno. Więc nie będzie na pewno prosty mecz, ale no, chcielibyśmy się odegrać za nasz pierwszy mecz przegrany niestety, więc zrobimy wszystko, żeby wygrać. Jak mówiłeś, jesteś środkowym obrońcą, grasz na środku obrony. Jakim profilem gracza jesteś? Kto był takim twoim idolem albo kogo tak najbardziej oglądałeś, poglądałeś? Czy byli to, nie wiem, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, czy jacyś inni? Może nawet z Odry albo z wcześniej z Wrocławia, ze Śląska albo z innej drużyny? Środkowym obrońcą jestem od sierpnia. Aha. Tak, to jest nowa wizja trenerów. Bo wcześniej grałem albo na środku pomocy na takiej szóstce, albo jeszcze też na boku obrony. A na środku obrony jeszcze mi nie przyszło grać, także to jest dla mnie początek. Okay. No na pewno muszę się jeszcze trochę nauczyć grać na tej pozycji, jest na mnie trochę nowość. Może uda też się właśnie wrócić do środka czy na bok obrony, jeśli będzie na to szansa w sezonie. Zobaczymy. Wszystko zależy od trenerów. No i tak naprawdę no idolów takich nie mam, jeśli chodzi o moją pozycję, bo też ta pozycja się zmieniała w ciągu tych lat mojej kariery. Ale też myślę, wydaje się, że to może być tylko wartość dodana, bo w dzisiejszej piłce, kiedy formacje się zmieniają paręnaście razy w trakcie meczu i ta piłka chodzi od lewej do prawej i dużo dzieje się na tym boisku, też jest ważne, żeby mieć zawodników, którzy są wszechstronni i potrafią zarówno dać dużo z przodu, jak i z tyłu, i też świetnie rozgrywać piłkę, wprowadzać. Tak, wydaje mi się, że to jest jednak atut, ta uniwersalność na boisku. To, że jestem w stanie grać w obronie jako środkowy, boczny obrońca, ale też wyżej na środku pomocy. No, zdarzało mi się też grać na skrzydle, ale to raczej nie jest dla mnie pozycja. Czyli można powiedzieć, że masz doświadczenie z lepszą tak naprawdę. Tak, tak. Na każdej pozycji grałeś, ale jednak cię spytam, czy na jak, wiadomo, że trener oczywiście ma tam większe spojrzenie na twój rozwój, jak możesz się rozwinąć, ale na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? Czy jest to jednak na tym środku obrony, powiedziałeś trenerze, tak, byłem w błędzie, powinienem grać na środku obrony od samego początku kariery? Nie, najlepiej chyba czuję się na środku pomocy jednak. No najbardziej mi pasuje po prostu profil takiej gry, takiej szóstki, która popracuje w obronie, ale też jest w stanie rozgrywać i kreatywnie tworzyć sytuację po prostu dla drużyny. Czego ci życzyć, Max, w takim razie w tym sezonie, bo wyczerpaliśmy wszystkie pytania tak naprawdę szybko, żeśmy przeszli. Czego ci życzyć w tym sezonie indywidualnie, drużynowo tak samo? Na pewno zwycięstw, bo to jest jednak najważniejsze. Braku kontuzji, bo jednak to by pokrzyżowało mocno moje plany. No strzelonych bramek też zawsze można życzyć. Chyba tyle. W takim razie, Max, życzymy ci dużo zdrowia, strzelonych bramek, wygranych meczów i pracy, sumiennej pracy nad sobą, bo to jest ważne, to twoja przygoda z piłką się dopiero zaczyna i ważne jest, aby zachować tą chłodną głowę. Moim gościem był Max Kwieciński. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.
Dziękujemy kibicom za wysłuchanie, a my też chciałbym zaprosić do wysłuchania naszego podcastu, naszego programu na Spotify. Już niedługo tam wchodzimy właśnie na ten rynek. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.